Adrian otrzymał podwyżkę na walkę z Amadeuszem w wysokości 80% swojego kontraktu, czyli to była i tak duża podwyżka. Czyli prawie dwa razy tyle. Ale stop, ale po tej podwyżce, i tutaj możesz się do tego odnieść, jeszcze Adrian zażądał podwyżki 100%, także tutaj... Nie, takie mamy informacje. On tam walczył z Ferrari, jak... Ej, nawet banka mnie szykuje. Ja bym chciał teraz, żebyś skonfrontował to, co powiedział Amadeusz Ferrari. Dlaczego nie doszło do waszej czwartej walki teraz na tej gali? Jakby wiesz, o co chodzi, czy ci streścić? Kiedy nie doszło, kiedy nie doszło. Dobra, to ja streszczę. Słuchaj, Amadeusz twierdzi, że pojawiła się taka propozycja, że on chciał z tobą walczyć, natomiast i on stawia całą garzę, i ty stawiasz całą garzę, i zwycięzca bierze wszystko. Czemu się na to nie zgodziłeś? Nie było czegoś takiego. No? No nie wiem. Jest tutaj na sali Rafał Pasternak. No, dobra. Możemy go zapytać. No, możemy. Ale, to się nazywa wejście all-in, prawda? All-in. No, ale jeśli ja mam na przykład milion, a on ma... To jest przykład, to jest przykład. On 200 tysięcy, no to jak... Muszę coś ustalić. Halo. Bo, sorry, bo nie przekrzykujmy się, dobra? Bo i tak jest tutaj słaby zakres. No dobra, dawaj, no. Bo muszę ustalić jedną rzecz, bo czy ja dobrze zrozumiałem, że ty wyłożysz całą swoją garzę, tak? Patrz. To ja ci wytłumaczę. Nie, powiedz mi tylko na to, że ty wyłożysz całą garzę. Tak, wyłożę całą garzę. To nie słyszałem tego. Ale dobrze, no czyli ty dajesz całą i Adrian daje całą, a nie ty wyrównujesz do jego garzy. Nie, bo... Czyli ty chcesz wyrównać. To jest jak w pokerze. Okej. No to kurwa, wariacie! I patrz. Słuchaj mnie, to bij się skoro, wariacie, to bij się skoro. Jakbym ja na przykład... Co? To bij się skoro. Ale generalnie... No to będę się Adrian, skoro, no. Adrian, ale generalnie... Ja się... To jest normalne, jak jesteś w pokerze, patrz. Tak, ja się milion trochę zgadzam. Tu masz 200 tysięcy, to jak ja sobie wchodzę all-in... Bo ja uważam, że dlaczego? Dlaczego? Wartość marketingowa jednego jest zdecydowanie większa. Ale mówisz przy stole all-in. Rozumiem. I ktoś ma 100 tysięcy, ty masz milion. Tak. To tu wychodzi ten. A reszta wraca do mnie. Bo ty, Adrian, masz szansę ugrać dwa razy tyle. Tak samo Ferrari nie ma szansy ugrać, nie wiem, 2 milionów, gdyby miał każdy milion. Tylko może ugrać to 100 tysięcy. Dokładnie, to jest. No co? No mów. Dobra, a jeżeli sponsor na przykład wyrówna tą garzę i będzie taka akcja, że ja... No ja właśnie o to czyli chodzi. O to chodzi, o to chodzi Amadeuszowi, żeby po prostu jeden dał, załóżmy, pół miliona i drugi pół miliona. Tak, jeden daje tyle samo, co drugi. No tak. Czyli no co, panowie, czyli w coś takiego wchodzicie, tak? Jeden i drugi. Ja też jestem za tym, żeby tak było. Ale ogólnie... Nie do końca przekonujące. Jestem za tym, ale jak będę rozmawiał z Rafałem, to jednak nie. Ale co jest przekonujące? Ja też... Czy sam Rafał Pasternak powiedział, że mogę powiedzieć publicznie, że się nie zgodziłeś, no? Ale na co się nie zgodziłem? Że ty wykładasz całą swoją garzę? Ale zobacz, ale jeśli ja wykładam milion, to jak wygram, to nie dostaję milionów. Ale skąd ty wiesz? Ale ja też powiedziałem federacji, to ja też wykładam milion, muszę wyłożyć milion. Ale ty nie masz pewnie tak wysokiej garzy, bo sugeruje ja to Ferrari, że nie masz takiej dużej garzy. Ja nie mam ustalonej garzy. On ma wyłączonego Amadeusza w kontrakcie, rozumiesz? Że na walki z Amadeuszem inne stawki ma. Tak. Dokładnie tak. W ogóle nie mam ustalonej z nim gazy. Ja powiedziałem, słuchajcie. No ale przecież już nie wiem, jest taki misz masz. Ale dostałeś dobrą ofertę. Przecież wiem, jaką dostałeś. Chcesz walczyć o wszystko, czy nie, kurwa? Walczymy o wszystko. Albo o nic i chuj. No to wyrównajcie gazę. Ej, no to ja myślę, że raczej by było tak, że ktoś by się zgodził, żeby Adrianowi wyrównać jakby garzę Amadeusza i wtedy byście weszli. No to właśnie o to chodzi. Lecimy, ja chcę takie coś. Ale tak, nie ma problemu. Kurwa założy za niego pieniądze? No właśnie, jeszcze je przegra. Czyli tak, podsumowanie. A przypuśćmy, to nie są wasze stawki, ale ja będę takie rzucał, że Amadeusz ma 400 za walkę, ty masz za 200. Poczekaj, no daj mi to, żeby wszyscy zrozumieli, bo mam istotną informację dotyczącą kontraktu Adriana, bo to sporo wyjaśni. Dlatego tutaj możemy rozmawiać o kwotach, natomiast to nie ma żadnego znaczenia, bo podobno była sytuacja, w której Adrian otrzymał podwyżkę na walkę z Amadeuszem w wysokości 80% swojego kontraktu, czyli to była i tak duża podwyżka. Czyli prawie dwa razy tyle. Ale stop. No.
Ale po tej podwyżce, i tutaj możesz się do tego odnieść, jeszcze Adrian zażądał podwyżki 100%. Także tutaj... Nie, o takie mamy informacje. On tam walczy z Ferrari, jak mi, kurwa... Ej, nawet banka mi oszukuje. Słuchajcie, baranów trzeba golić do zera, kurwa! Adrian, jaka jest twoja odpowiedź na te informacje? Mówiłem, że tak było. Słuchaj, ja tak jak powiedziałem, moje stanowisko było cały czas takie same, jak mówiłem publicznie i mówię je dalej. Moja gaza ma być równowartością jego. Ale nie, to odnieś się do tego, co przedstawiła organizacja. Ale czyli czy była taka sytuacja, że dostałeś 80% podwyżki na 80%. Walkę z Amadeuszem, a zażądałeś jeszcze podwyżki 100%? No bo to stawiacie trochę w takim świetle negocjatora podwójnego. Czyli rzuciłeś kwotę, że chcesz więcej ekstra, dostałeś ekstra, a ty powiedziałeś, nie, bo to za mało, to jeszcze chcę dwa razy tyle. No to jest trochę słuchaj. Tak... Po pierwsze, nie 80, tylko 60%, a poza tym ja chcę go, kurwa, ogolić do tera. On ma nie dostać ani złotówki. Mateusz Grzybica, Amadeusz, kurwa, Ferrari mają, kurwa, wyjść ogołoceni do zera z tej walki. Okej, dobra, a teraz ja mam to pytanie. Adrian, po prostu jest ty byłeś pazerny zawsze na moją bułę, to teraz moja kolej, ja jestem pazerny na twoją bułę, kurwa. Walczymy o całą bułę. Jedno pytanie, to jest Amali. Bo chytry traci dwa razy i nie masz walki. Jedno pytanie. Jedno pytanie, czy uważasz, więc że twoja wartość... Nie wiem, co wartość... oni powiedzieć, ja nie wiem, jak wygląda. Kurwa, wy się tak przykrzykujecie, ja nic nie słyszę. Adrian, daj mi tylko zadać pytanie, czy ty uważasz... Ważne pytanie. Ważne pytanie. Panowie, ważne pytanie, które odpowie nam... Adrian, czy ty uważasz, że twoja wartość marketingowa jest równa wartości marketingowej Amadeusza? Nawet więcej, kurwa! Słuchaj mnie, ja nie muszę się w żadne patogejty, kurwa, inne rzeczy wpierdalać. Ja znam swoją wartość, wszystkie walki, kurwa, wygrywam. Słuchaj, i to jest... Szczególnie to, trzy walki ze mną, kurwa. Tak, z tobą nawet na śpiocha wygrywam, więc tak się cicho. Posłuchaj, gościu, ty nie masz podjazdu, bo ty wszystkie przepierdalasz. Jedyne, co potrafisz, tylko dobrze krzyczeć w internecie, robisz show poza klatką i to jest tyle. Ja robię show w klatce, tym się różnimy. Przeważam nad tobą show w klatce, kurwa. Kurwa, i człowieku, mój knockout jest najpopularniejszym polskim, kurwa, knockoutem w historii MMA. Ale knockoutem, kurwa, i tak przepierdoliłeś tym knockoutem. Lecę sobie do Ameryki, a na sali mówią... No ty jesteś, kurwa, ty jesteś drugi. Ty masz więcej wspólnego z Daymanem niż myślałem, kurwa. Ty się sprzeciw z przegranymi walkami, kurwa. Dobrze, czym? Powiem ci szczerze. Ty jesteś, kurwa, takim gościem przemocnym. Posłuchaj mnie. Albo, kurwa, napierdalamy się o wszystko, albo o nic, kurwa. Ciak bajera, tak jest moje stanowisko. No napierdalamy się o wszystko, o wszystkie twoje pieniądze. Cały to nie jest moja opinia, kurwa, są mniejsze. Cały twój hajs chce do zera około. Są mniejsze. Ja jestem zdania, że Ferrariego propozycja jest sprawiedliwa. No dobra. Tak, czyli dobra, to poczekaj, to powiedz na to, że walczymy, kurwa, za darmo. Usystematyzować. Przypuśćmy, dobra, że... to powiedz na to, że walczymy obydwoje za darmo na fejmie. Ale jak za darmo? Ale... Za darmo, ja, kurwa, i ty, nikt nic nie dostaje. Zawalczysz za darmo, bo przegrasz, to oddasz mi wszystkie pieniądze. Więc zgadzam się. Zawalczysz za darmo. Posłuchaj, ty nie walczysz... A jak bardzo chcesz, to przecież możesz zadzwonić do Rafała i powiedzieć: Rafał, ja chcę walczyć za darmo. Ale dobra, albo za 300% mojego wynagrodzenia, albo za darmo. Ja mam wrażenie, że Ferrari z chęcią przytuli nawet to, co... Ja mam pytanie, Adrian. Ile razy większą garzę ma Ferrari od ciebie? Nie wiem. 80. Ale ja nie mam, kurwa, ustalonej garzy co do niego. Że co? On nie wie, jaka jest kwota. No dobra, ale zobacz, jak mamy sytuację, że on, przypuśćmy, ma 400, ty masz 200, być może macie inaczej. No. I no tak, on chce dać 200 do puli i ty 200 i wtedy walczycie o wszystko. Czemu to ci nie pasuje? No bo to jest takie jednak, chcę znać ten powód. Czemu to ci nie pasuje? Bo pan Kleks ma nic nie zarobić. No ja tam chcę, kurwa, wyjść. Okej. Okay. Czyli jedyna opcja to jest taka, bo federacja ci nie chce podwyżyć, to jedynie, że się znajdzie jakiś ekstra sponsor na tą walkę, który dorzuci tą brakującą kwotę. Albo robimy, kurwa, krwawe show, robimy krwawe show i, kurwa, rozpierdalamy te internety, kurwa. Wiem, że wszyscy tego chcą, trzeba zakończyć to z przytupem, kurwa. Jeden wygrywa wszystko, ja drugi wychodzi. Ja popełniłem jeden błąd, że powiedziałem, że chcę zawalczyć to nie błąd, że powiedziałem, że chcę zawalczyć, że wchodzimy o link. Mogę powiedzieć, że wykładamy po 250 tysięcy na przykład i byśmy się teraz bili. A Madi, to była twoja propozycja, że wykładam, że mam cały hajs wyłożyć, więc już się to nie zapuścił. Ale moje stanowisko jest ostateczne i jedyne, wariacze. Ale jak ziomek obok ma złotówkę, ty wsadzasz milion, ma złotówkę, no to wygrywa chuj, to Fejm musi dołożyć to! To Fejm niech dołoży tą resztę!
No to musisz... No dobra, nie, mamy ale... rozwiązanie, mamy rozwiązanie. No, no, jest jakieś? Tak. Adrian musi sobie znaleźć sponsora, który wyrównagarze. I wtedy, jak wyrównagarze, to będzie się... No dobra, Adrian. Turki, Maki, Turki. Adrian też coś do mnie. Adrian, a ja mam wszystko do ciebie. Jeszcze jedno pytanie. A co ty byś powiedział w przyszłości na walkę z Natanem? Bo on też nie szczędzi ci. No gdzie jaką, kurwa, starówę przegrał w życiu, kurwa. Tylko, że najpierw... Dostałem pytanie i moje stanowisko jest jedyne stanowcze, bo serio, chcesz kurwa coś zjeść, nie? No. Ja nie, Natan, posłuchaj, potrenuj tam troszkę, powygrywaj, wtedy będziemy może rozmawiać, ale no kurwa, ej, no na ten pytanie, moment nie ma żadnych czas, bo przegrałeś z Darowem i temat jest, spoko, w ogóle walka mnie z tobą nie interesuje. Spoko. Ej, to, jak byś się czuł, gdyby ktoś, kto przegrał z Darowem, spuściłby ci w pierdol, w sensie... Nie mam na to czasu. Ja pierdolę, Katarynko pierdolona, zamknij pizdę na chwilę. Ja nie mam na to czasu, kurwa, w rejacie, ja tu się kurwa... Nie masz czasu, kurwa, auto sprzedajesz w długach, a ty nie masz czasu, mówisz na coś. Daj mi, kurwa, coś powiedzieć. Kurwa Ferrari, władcą, kurwa, internetu, a nie z jakimś, kurwa, tam kurczakiem. Kurczakiem, kurczakiem. Dobra, kurczakiem. Adrianku! Adrianku!